Witajcie. Jak wiecie, 31 grudnia 2022 roku odszedł Benedykt XVI, papież, który abdykował w 2013 roku, nazywany ostatnim przedstawicielem Starego Papiestwa. Wraz z jego odejściem według niektórych miał umrzeć tradycyjny katolicyzm. W dzień jego rezygnacji na placu Świętego Piotra wydarzyło się coś nietypowego, coś, co wyglądało niczym znak od Boga. Na pogrzebie Benedykta także miały miejsce pewne zjawiska, które nie umknęły uwadze zebranych wiernych. Czy te symboliczne zdarzenia, o których Wam dziś opowiem, to tylko przypadek? Czy może jakaś wiadomość dla ludzkości od samych niebios? Dziś się nad tym zastanowimy. Zaczynajmy. Każdy z papieży ma swoich zwolenników i przeciwników. Pontyfikat Benedykta XVI przypadł na bardzo trudny czas. To wtedy wypłynęły na światło dzienne różne skandale. Kardynał Ratzinger, jeszcze przed zajęciem urzędu papieskiego, pisał o tej sytuacji następująco. Kościół przypomina tonącą łódź. Łódź, która nabiera wody ze wszystkich stron. Ile brudu jest w kościele i to właśnie wśród tych, którzy poprzez kapłaństwo powinni należeć całkowicie do niego. Ile szpychy i samouwielbienia. Z kolei podczas homilii mszy świętej inaugurującej jego pontyfikat poprosił wiernych o to, by się za niego modlili, by nie uciekał z obawy przed wilkami. Jego próby uporania się z tuszowaniem niewygodnych spraw nie spotkały się z wielkim entuzjazmem wśród hierarchów. Benedykt XVI był w pewnym sensie osamotnionym papieżem, a także skromnym i wycofanym. Zatem po czasie uznał, że nie jest już w stanie sprostać papieskim obowiązkom, tym samym umożliwiając przejęcie tego urzędu przez kogoś gotowego na wprowadzenie różnych reform, takich, które być może nie do końca odpowiadały Benedyktowi. Postanowił więc zatem abdykować 11 lutego 2013 roku. Wtedy właśnie w kopułę Bazyliki Świętego Piotra uderzył kilkukrotnie spektakularny piorun. Trzeba podkreślić, że jest to najważniejsze święte miejsce chrześcijaństwa. Chwilę wcześniej kardynał Angelo Sodano nazwał wieść o abdykacji papieża gromem z jasnego nieba. Potem nad Watykanem rozpętała się burza. Zbieg okoliczności, czy może znak, że rezygnacja Benedykta XVI to była zła decyzja? Sprawdźmy, jak często zdarza się taka anomalia, jak uderzenie pioruna prosto w kopułę Bazyliki Świętego Piotra. Na jej czubku znajduje się krzyż, wyglądający na metalowy, a jak wszyscy wiemy, pioruny przyciągane są przez obiekty na wzniesieniach, a także obiekty o ostro zakończonych krawędziach. Zatem nie dziwi fakt, iż piorun trafił właśnie w ten krzyż. Jak często się to zdarza? Udało mi się znaleźć informację, że takie zjawisko miało miejsce także w październiku 2016 roku oraz w czerwcu 2018. Zatem część z Was pewnie uzna to za przypadek, to logiczne. Jednak takich symbolicznych zdarzeń było więcej. W 2006 roku papież Benedykt XVI przyleciał do Polski, by odwiedzić dawny obóz zagłady w Oświęcimiu. Kiedy znajdował się na jego terenie, najpierw zaczął padać deszcz, a potem, gdy modlił się o pokój, na niebie pojawiła się piękna, wielka tęcza. Świadkowie tego zdarzenia mówili, że było to coś pięknego i wyjątkowego. W Piśmie Świętym tęcza to symbol przymierza między Bogiem a człowiekiem, a także nadziei i pokoju. Zatem ciekawe jest to, że takie charakterystyczne zjawiska pogodowe ponownie towarzyszyły Benedyktowi XVI. To jednak nie koniec. Podczas mszy pogrzebowej emerytowanego papieża w pewnym momencie nad głowami wiernych przeleciały nisko czarne ptaki. Z początku dwa z nich krążyły w górze. Po chwili pojawił się też trzeci ptak, który przeleciał tak nisko, że zaczepiał o ludzi. Wydaje się, jakby to był jakiś zły omen. Z kolei kopuła Bazyliki Świętego Piotra była spowita mgłą. Jednak na czas Ewangelii pokazała się na chwilę wraz z świecącym w słońcu krzyżem. Trzeba przyznać, że powtarzalność tych zjawisk jest zastanawiająca. Jedno takie zdarzenie można uznać za przypadek, trzy także, choć prawdopodobieństwo wystąpienia takich zjawisk w takiej ilości jest bardzo małe. To też nie pierwsze nietypowe zdarzenie na papieskim pogrzebie. Z pewnością wszyscy pamiętacie ostatnie pożegnanie Jana Pawła II,
gdzie także miała miejsce zagadkowa sytuacja. W trakcie pogrzebu wiatr przybrał na sile i zaczął przewracać kartki ewangeliarza, który leżał na trumnie papieża. W końcu księga sama się zamknęła, co zostało uznane za znak obecności Ducha Świętego. To jednak nie jedyne symboliczne zdarzenie w tym dniu. W Meksyku odbywała się wtedy procesja, na czele której przeprowadzono Papa Mobile, pojazd Jana Pawła II. W pewnej chwili na jego fotelu usiadł biały gołąb. Wierni byli w szoku. Wydarzyło się to dokładnie w momencie, gdy zamykała się księga na trumnie papieża. Te zdarzenia były niezwykle symboliczne i ciężko temu zaprzeczyć. W końcu biała gołębica to symbol Ducha Świętego. Jak myślicie, czy te wszystkie zjawiska były przypadkowe? Każdy z pewnością zinterpretuje je na swój sposób. Trzeba wspomnieć, że to nie jedyne zagadkowe sytuacje, które pojawiły się przy większych religijnych wydarzeniach. Jeśli ten temat Was zaciekawił i chcielibyście o tym kolejny materiał, to dajcie znać w komentarzach. Z góry dziękuję. A tymczasem ja się z Wami już żegnam. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.